Zwykle jestem wdzięczna losowi, że to się w moim życiu przydarzyło właśnie w takim okresie, w którym już sama mogę trochę sumować swoje życie i uczestniczyć w życiu tylu wspaniałych ludzi. Czas na naukę już minął. Teraz są tylko w dużej mierze chęci, stąd jest potrzebny mistrz, nauczyciel. To było moje marzenie, żeby tak właśnie żyć aktywnie. To są ludzie, którzy ciągle chcą się uczyć. Dla mnie to jest niezwykłe. Oni są ciekawi życia ciągle. Oni nie wracają, nie tyle wracają, ile nie odchodzą. To jest kolejny powód do naszej dumy, bo jeśli nie odchodzą, to znaczy, że dobrze się tutaj czują. Tu się przychodzi dobrowolnie, żeby też coś dać. Wesprzeć, dać, nie zawsze brać od innych. I to jest dużą taką wartością po prostu. Początek był dosyć trudny, ponieważ nie mieliśmy żadnego doświadczenia. Zgodnie z misją kolegium uważałyśmy, że trzeba taką szansę dać ludziom, którzy już pracują wiele lat, którzy już dawno skończyli studia i którzy chcą w dalszym ciągu się uczyć. Uniwersytet Trzeciego Wieku ma bardzo istotne znaczenie i 10 lat już prowadzimy zajęcia dla seniorów. Nabór jest minimalny co roku, ponieważ duża część słuchaczy pozostaje tutaj na kolejny rok. Program każdego roku jest inny. Ze względu właśnie na to, że duża część osób jest tutaj od 10 lat, nie ma możliwości powtarzania wykładów. Wykładałem już na paru uczelniach, ale uniwersytety trzeciego wieku chyba lubię najbardziej. Zajęcie czasu ludzi dojrzałych jest specyficzną potrzebą duszy. Oni chodzą tam naprawdę z potrzeby. Oni nie chcą się zestarzeć. Mają potrzebę czegoś ciągle się dowiedzieć. Robią notatki, uczą się permanentnie, zakochują się, ściągają i podrywają się wzajemnie. Trochę są dzięki temu młodzi albo młodsi. Kiedy tam jestem, to mam takie poczucie, że właściwie nic złego bardzo się nie może stać, bo oni są. Są ludzie, którzy naprawdę czegoś chcą. Bardzo dużo myślę, że uniwersytet zawdzięcza pani Irenie Pańków, kierowniczce tego uniwersytetu. Poznałam ją już bardzo dawno temu i jestem pełna podziwu dla jej pracy. To nie jest tak, że człowiek w starszym wieku robi się raptem kimś innym. Nie, jestem samym człowiekiem, ale oczywiście przychodzą nowe okoliczności. Jest może większy opór materii, zmagamy się z wieloma rzeczami. W związku z czym być może trzeba wyzwolić w sobie więcej tego ducha, nie gasić tego ducha. Kiedy myślę o UTW, jako ktoś, kto to UTW zakładał i kto się nim opiekuje, kto tu pracuje i uczestniczy w tym życiu, jakoś nie mogę o tym myśleć na chłodno i spokojnie, bo to jest po prostu moja wielka, wielka pasja. Bo to, czym żyje Uniwersytet Trzeciego Wieku, to jest zbiór, ogromny zbiór wspaniałych, niepowtarzalnych ludzi, jednostek, indywiduów, które mają własne pasje, własne potrzeby, własne marzenia i z tym przychodzą tutaj. Bardzo lubię tu przychodzić, weszło mi to już w nawyk. Wszyscy znajomi wiedzą, że poniedziałki i piątki mam zajęte, nigdy się z nikim nie umawiam, tylko ze znajomymi z UTW oczywiście. I chciałam powiedzieć, że jesteśmy weteranami tego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ponieważ od pierwszego roku, jak tylko powstał, jesteśmy dlatego tak długo, ponieważ odpowiada nam profil tutaj tych wykładów. Od geofizyki z profesorem Bajtlikiem do muzyki, od socjologii, polityki do psychologii, pedagogiki. Politologia i psychologia. Takie inspirujące właśnie do czytania, do szukania dalej. Oczywiście do tych bardziej atrakcyjnych należą te, które dotykają, szczególnie z mojego punktu widzenia, spraw społeczno-politycznych. Nie wiadomo, co lepsze, co jest fajniejsze, ale są profesorowie, którzy
mogą w ogóle nie wykładać, a jesteśmy zadowoleni, że są i tylko z nimi dyskutować i niemalże na nich patrzeć. Mówić do wszystkich tak, żeby każdy z nas odbierał to jako rozmowę indywidualną ze mną samą. To jest pewna umiejętność. To są ludzie, którzy mają akademickie doświadczenie nie tylko pracy w małych grupach seminaryjnych, ale właśnie z salą wykładową, która mieści 100 osób. Studia w Collegium Civitas na różnych poziomach muszą być prowadzone przez najwybitniejszych specjalistów w danej dziedzinie. I pani profesor Pańków zaprasza w danej dziedzinie rzeczywiście te osoby, które są znane ze swojej fachowości, ze swojej umiejętności wykładania, czarowania nawet studentów. My jesteśmy dumni z tego, że mamy seniorów tutaj. Na co dzień jest ten bardzo bliski związek i relacja wielu pokoleń. Pokolenia milenialsów, studentów wraz z seniorami. Razem grają w teatrze na przykład. Więc nie jest to odizolowana grupa w ramach uczelni, ale bardzo, będąca w bardzo bliskich relacjach z nami wszystkimi tutaj. Ja przyjechałam nie znając tu nikogo, a teraz już pozawierałam też tak, znajomości, może nawet powiedziałabym jakąś przyjaźń. Bardzo mi się te zajęcia podobały. Podobały mi się warsztaty, które były wówczas organizowane. No i tak, jestem już 10 lat. Czuję się bardzo szczęśliwa, że tu jestem. W ogóle jak mnie ktoś pyta, czy jak się zaaklimatyzować, ja się w ogóle nie aklimatyzowałam. Ja po prostu przyjechałam i jestem i robię to, co robię. Czyli o właśnie, między innymi tak jak tutaj w jakichś tam spotkaniach teatralnych. Ja się czuję wśród tych młodych ludzi, jakby to byli moi koledzy. To mi pozwala też zachować właśnie, myślę, zdrowie po prostu. Początkowo przyszłam do naszego uniwersytetu jako studentka i po 2 latach współpracy jako wolontariuszka przejęłam prowadzenie biura naszego uniwersytetu. Jestem też słuchaczką, bo ja na wieczorne wykłady chodzę i to mnie fascynuje. To jest po prostu dla mnie jest najwspanialsza rzecz, którą mogę spędzić czas. Tyle ciekawych rzeczy. Każdy za katedrą ma dużo do powiedzenia i wie, co mówi. I obiecywałam sobie zawsze, że jak ja już pójdę na emeryturę i będę miała czas, to ja na pewno będę z tego korzystała, bo to jest fascynujące. Boimy się starości, my jako ludzie, ale społeczeństwo też tworzy negatywne stereotypy starości. I te negatywne stereotypy prowadzą właśnie do wykluczenia. Oczywiście, będąc aktywnym, pokazując, że można bardzo aktywnie ten okres życia spędzać, przeciwdziałamy przez nasze zachowanie temu wykluczeniu. Straciłam najlepszego przyjaciela, poczucie bezpieczeństwa, miłości, szacunku. Marzyło mi się tylko, żeby jak najszybciej się znaleźć razem z nim. I wtedy siostrzenica powiedziała: ciociu, my zapiszemy ciebie do najlepszej szkoły i będziesz na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Nie przejmuj się, zobaczą taką ofiarę zapłakaną, zaopiekują się tobą. I w tym momencie po raz pierwszy odczułam, że nie mam co uciekać, tylko po prostu jak magnes. Nie tylko to jest uniwersytet, gdzie człowiek uzupełnia swoją wiedzę, ale i lekarstwem. I cieszę się, i wiele rzeczy się nauczyłam, pokochałam, zrozumiałam. I nie umiałabym już bez tego uniwersytetu. On jest dla mnie wszystkim. Dla wszystkich. Trudno o tym mówić, bo to jest taki przykład, że można. I kiedy do nich przychodzę, to nawet jak człowiek ma jakieś zmartwienia, to przestaje o nich myśleć. I bardzo im jestem wdzięczna. To 10 lat, to jest już dużo, 10 lat. Także na to urodziny życzę wszystkiego, co dobre. Dalej, żeby dalej się chciało, żeby dalej byli ludzie, którzy są ciekawi życia, świata, nauki, sztuki. Dziękuję.
Plany na przyszłość? Chyba bez zmian. Na pewno w przyszłym roku kolejne wykłady. No, może się i ożenię. Źle powiedziałam, to pan to wytnie. Zaraz, kota, łaskę muszę wytrzeć. To wszystko, tak? Może być? Będzie pan miał z czego wycinać.